Pierwszym krokiem jest zawsze obserwacja. Stanąć najlepiej przed dużym lustrem, jeżeli mamy taką możliwość, i stanąć w pozycji, która, pamiętam chyba na jodze, nazywała się pozycja góry, czyli tak majestatycznie przed sobą. I w lustrze obserwujemy, jak wygląda kształt naszych piersi, jak wygląda kolor, czy pojawiło się jakieś wybrzuszenie, którego nie było, czy pojawiła się jakaś wklęsłość. I następnie podobnie analizujemy w takiej pozycji na łowiczankę, kujawiankę, jak kto woli, i również obserwujemy. I ostatnia pozycja to jest taka pozycja, można powiedzieć, że na leżak. Bardzo ważne jest też ułożenie dłoni. Mamy taką pierś, trzy palce, uciskamy na płasko i robimy takie małe, okrężne ruchy, jakby pani szukała monety 50-groszowej. No. Mamy kilka opcji. Na przykład techniki okrężne, promyczka albo z góry na dół. Tak? Czyli chodzi o to, że ten ruch, to samo ułożenie dłoni, tak, naciskamy i powoli przesuwamy się na przykład w górę piersi. Tak? I chodzi o to, żeby tym ruchem pokryć całą pierś. Można z dołu do góry i odwrotnie. Można zacząć centralnie od brodawki sutkowej, a następnie takie coraz większe kręgi zataczać po całej piersi, a można też techniką taką na słoneczko, na promyczki, czyli tu jest nasze słońce i powoli, tak jak do każdej godziny na zegarze, oddalamy się coraz bardziej